smakkujaw.pl, fasola na kujawską nutę. Przyrządzimy dzisiaj tradycyjną potrawę kujawską. Będzie to fasola z sosem śliwkowym. Ale ponieważ ja lubię eksperymentować w kuchni, więc postanowiłam nieco ten przepis zmodyfikować i do sosu naszego dodamy lampkę czerwonego, wytrawnego portugalskiego wina, które nada doskonałego aromatu naszej potrawie, wzmocni, wzbogaci jego smak, a także doda głębi koloru. Będziemy potrzebowali pół kilograma fasoli, to jest fasola jaś karłowy. My ją namoczyliśmy wczoraj, więc dzisiaj już nadaje się do obróbki termicznej. Będziemy potrzebowali około 800 ml bulionu warzywnego, przy czym połowę zużyjemy do przygotowania sosu, a w połowie bulionu będziemy gotować naszą fasolę. Będziemy potrzebowali dwie średnie cebulki, jedną czerwoną i jedną białą, już tutaj mamy posiekane. Do sosu będzie potrzebne pół główki czosnku, też już tutaj drobno posiekany. Potrzebne będzie masło do przesmażenia cebulki i wstępnego podsmażenia fasoli. Przyprawimy solą i pieprzem. Będzie potrzebna natka pietruszki. No oraz, jeśli to jest fasola z sosem śliwkowym, będą potrzebne śliwki. Mamy tutaj na 500 g fasoli około 20 deko śliwek suszonych. Wzbogacimy naszą potrawę również boczkiem, żeby była bardziej aromatyczna i bardziej sycąca, więc mamy tutaj na około 10 plastrów boczku wędzonego. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy masło, zaczekamy, jak się troszeczkę rozpuści i wrzucimy cebulkę. Wrzucamy na patelnię cebulkę i podsmażymy ją do momentu zeszklenia. Teraz zmniejszymy nieco gaz. Przemieszamy, osolimy szczypką soli, żeby szybciej puściła sok. I dosłownie 2-3 minutki podsmażymy i dodamy odsączoną fasolę. Cebulkę mamy już ładnie zeszkloną, dodajemy odsączoną fasolę, przemieszamy i podgotujemy i podsmażymy razem przez kilka minut, a potem dodamy połowę porcji bulionu warzywnego. Minęło kilka minut, fasolka zaczyna nam się ładnie szklić, a zatem dolewamy teraz 300-400 ml bulionu warzywnego i będziemy podduszać do momentu, jak nam fasolka zmięknie. Dolaliśmy jeszcze odrobinę bulionu. Bulionu musi być tyle, żeby fasola była przykryta. I teraz dusimy, tak, no nie wiem, około pewnie pół godzinki. Fasolka się gotuje. My bierzemy się za przyrządzenie naszego śliwkowego sosu. Pokroimy śliweczki, żeby nam się szybciej rozgotowały. Kroimy najpierw wzdłuż i potem na takie drobniejsze kawałki. I tak robimy z każdą śliwką. Spróbujemy, jak nasza fasolka, czy już zmiękła. Potrzebuje jeszcze około 10, myślę, minut. Spróbujemy nasz trochę. Pięknie pachnie. Jest po prostu cudowny, ale my jeszcze dolejemy odrobinę bulionu. I jeszcze tak około 10 minut będziemy dusić. Ponieważ fasolka już nam powoli dochodzi, bierzemy się za siekanie oberwanych listków natki pietruszki, bo pod koniec gotowania dorzucimy jeszcze pietruszkę. Kończę siekać pietruszkę. Ona nie musi być aż tak bardzo drobno posiekana. O, tak już będzie dobrze. I
przekładamy do miseczki. O, i pietruszkę mamy już gotową. Próbujemy fasolkę. Już jest właściwie miękka. Wytworzył nam się również taki aromatyczny, doskonały sosik z masła i cebulki. I teraz doprawiamy solą, pieprzem. Wszystko przemieszamy. O, tak chwileczkę, żeby przyprawy dotarły do fasolki. Wrzucamy pietruszkę, przemieszamy i wyłączamy gaz. Do rondelka wrzucamy posiekane śliwki, zalewamy wodą. Dorzucamy garść rodzynek wymoczonych wcześniej, namoczonych. I gotujemy nasz sos do momentu, jak się na większość owoców rozgotuje. Potem oczywiście można to wszystko zmiksować, ale ponieważ ja lubię, żeby były takie większe cząstki owoców, więc nie będę miksowała, to wtedy lepiej się komponuje i lepiej wygląda z fasolą. Sos zaczyna gęstnieć. A zatem dolewamy lampkę naszego wytrawnego winka. Przemieszamy, poczekamy, jak nam alkohol z wina wyparuje. O, dosłownie 2-3 minutki. I dodamy czosnek i doprawimy ostatecznie do smaku. Sosik nabrał pięknego koloru. Przepięknie pachnie. Na aromat mają wpływ zarówno suszone owoce, śliwki, winogrona, ale także nasze winko. Ja spróbuję. Sosik jest po prostu wyborny. Sos zaczyna gęstnieć. Dodajemy odrobinkę, dosłownie bulionu. O, tyle wystarczy. I jeszcze odrobinkę podgotujemy. Nasz sosik za moment będzie gotowy, a zatem już przechodzimy do ostatniego etapu i przesmażamy nasz cieniutko pokrojony boczek. Nie wlewamy na patelnię żadnego tłuszczu, ponieważ są to cieniutkie plastry i zaraz tłuszcz z naszego boczku się wytopi. Chwilkę podsmażamy z jednej strony i zaraz przekładamy na drugą stronę. Boczek nam się już pięknie podpiekł, przekładamy go na drugą stronę i za moment będziemy go zdejmować z patelni. Pięknie pachnie. Od sosu też unosi się cudowny aromat i za moment podajemy naszą potrawę. Nasz sosik jest prawie gotowy, a zatem dorzucamy czosnek. O, teraz to przemieszamy i to dosłownie chwileczkę i doprawimy solą i pieprzem. Solimy szczyptą, taką jedną szczyptą. Dodajemy świeżo zmielonego pieprzu. No, tyle wydaje mi się, że wystarczy. Przemieszamy, spróbujemy i nasze danie już będziemy podawać do stołu. Sosik jest po prostu wyborny. Pięknie pachnie, ma cudowny kolor, doskonale smakuje. A zatem za minutkę wyłączamy gaz. Nasze danie jest już gotowe. Wyłożyliśmy na pół misek fasolkę. Teraz dodajemy nasz cudowny, pachnący, smaczny sos. Wykładamy plastry aromatycznego boczku.
Posypujemy natko pietruszki. O, to jeszcze odrobinkę. I na zakończenie dekorujemy listkiem, całym listkiem natki pietruszki. Nasze danie jest gotowe, pyszne, aromatyczne. A zatem życzymy smacznego.